A z nami Oskar Rybicki, zawodnik AZS-u Koszalin, dla którego dzisiejszy mecz był wyjątkowy, ponieważ Oskar trafił swoje pierwsze punkty w rozgrywkach Tauron Basket Ligi. Oskar, tak zupełnie na gorąco, kilka minut po tych twoich punktach, niesamowita akcja. Chyba chciałeś i czekałeś na te punkty, prawda? No bardzo się cieszę, że dostałem szansę od trenera Milicicia. Zrobiłem co mogłem, po prostu dałem rzut tak jak było, może nie zamierzone w zagrywce, ale miałem mieć piłkę w rękach, no i mniej więcej to wyegzekwowałem. No i to, że się udało, no to bardzo się cieszę. Jakie to jest uczucie wyjść w swoim mieście, wyjść w Koszalinie, gdzie dookoła jest 2,5 tysiąca kibiców, wyjść na parkiet, grać, no bo nie ukrywajmy, ostatnie lata, no... Wychowankowie naszego klubu rzadko pojawiali się na parkiecie, natomiast kiedy dostają już szansę, pokazujecie, że warto. No jest to fantastyczne uczucie, naprawdę niepowtarzalne. No wyjść na parkiety ekstraklasy to już myślę coś. I to, że dostaliśmy szansę, no jest mi bardzo miło z tej strony, no i po prostu należy z tego korzystać jak się da. Ciężko trenować na treningach, no i po prostu czekać na tę szansę, którą się dostaje od trenera. Warto podkreślić, że jeżeli chodzi o zawodników młodego pokolenia, to jako ostatni dołączyłeś do drużyny. Wcześniej trenowali inni, potem trener Milicic tak naprawdę postawił na ciebie i na Adama Kadeja. Jesteście z siebie dumni? No tak, w ostatecznym rozrachunku to my zostaliśmy z drużyną. Ja jestem bardzo satysfakcjonowany z tego wyniku spraw. No i tak jak mówię, no trzeba z tego korzystać, bo być w ekstraklasie, no to już coś znaczy. To debiut Oskara nie tylko, jeżeli chodzi o pierwsze punkty na parkietach Tauron Basket Ligi, ale także na kanale AZS Koszalin TV. My tobie gratulujemy serdecznie tych punktów i dzisiejszego spotkania, a naszym rozmówcą był Oskar Rybicki, zawodnik AZS-u Koszalin.